Diego! Myślałem, że nie żyjesz. Takie plotki krążyły po kontynencie na twój temat. Sam myślałem, że nie żyję. Już byłem prawie w grobie. Opowiadaj dalej, przyjacielu! Chciałem otworzyć interes z ludźmi z Górniczej Doliny, blisko nowego obozu, ale się okazało, że to grupa przestępcza, trzymająca władzę i w układach politycznych. Chcieli mnie wydymać i oszukać, i żywcem pochować jak psa. Po prostu trafiłeś na nieodpowiednich ludzi w tych okolicach. Racja. Mógłbyś odzyskać moją własność? To mi zapierdoli ci dranie, wynagrodzę cię solidnie. Dobrze, bracie mój. A mają oni jakiś słaby punkt w razie walki na śmierć i życie? Ano, trzymaj ich na dystans w walce. Zrozumiano. Nie do miary, kogo widzę? Barbiladę i jego przydupasa Kena! Słuchaj, jesteśmy żadnymi Barbiladami, jak nas nazywasz. I prosimy nas nie przezywać, jak nie rozumiesz naszego języka, to ci przetłumaczę po niemiecku. Nie trzeba, będę was nazywał jak chcę. A po drugie, oddawać mi ukradzione złote, mojemu koledze, co podwędzaliście. My nikogo nie okradnęliśmy, może poręczyć mój przyjaciel. Prawda, my nic nikomu nie ukradliśmy. Wasza wina jest wypisana na buzi. Widać jak ulał. Winny! Pan się myli. Może z kimś pan pomyliłeś osoby. Moje kieszenie w spodniach są dziurawe i puste. Nie wierzę w wasze żadne słowo. Jedno mi przychodzi za złodziejstwo. Musi być śmierć. I jeszcze raz śmierć. Ty chuderlaku, chcesz do nas podskoczyć? No to pokaż, co potrafisz. Oski, szybko mu mordę obijemy. Jak kilkanaście tygodni temu jednemu. Oj tak. Teraz mnie wkurzyłeś. Nie próbuj tego, pożałujesz tego.